Witam serdecznie, targi CeBIT 2013, kolejny dzień, a w naszym studiu targowym gościmy znakomitego wystawcę z Polski, z Lublina. To pan... Robert Ślązak, prezes wschodniego klastra ICT. Klaster ICT prezentuje się bardzo oryginalnie. Widzimy tam bardzo wiele osób, które się zatrzymują. Skąd pomysł na tak oryginalne rozwiązanie zachęcające wszystkich gości do zajrzenia do waszego stoiska? Jesteśmy zdania, że inspiracje, innowacje powstają na styku różnych idei i różnych technologii. W tym roku postanowiliśmy zainwestować w kulturę i nasi koledzy z Teatru NN Bramy Grodzkiej przygotowali nam zarówno komiks, jak i makietę wirtualnego Lublina z XVI wieku, który jest podstawowym elementem naszej wystawy. Możemy sobie w kapsule czasu przenieść się do XVI-wiecznego Lublina. Na targach CeBIT spotkanie profesjonalistów branży IT, a więc doskonałe miejsce także dla klastra lubelskiego. Mam pytanie, ile razy już Państwo byli tutaj na CeBIT-cie? Czy macie już jakieś doświadczenia z poprzednich targów? Firmy z klastra wystawiają się na CeBIT-cie od wielu lat. Jako klaster wystawiamy się po raz pierwszy, to w takiej dosyć szerokiej formule, dlatego że wraz z miastem Lublinem i z samorządem województwa lubelskiego. Można powiedzieć, że te doświadczenia, które wykorzystujemy w tym roku, to są wieloletnie doświadczenia indywidualne poszczególnych firm. Pokazujemy wirtualną rekonstrukcję Lublina z końca XVI wieku. Ma to na celu wypromowanie miasta i kultury lubelskiej, ponieważ w tym momencie jest to część większego projektu, który opisuje wszystkie zebrane teksty, jakieś dźwięki, spisy, rysunki, które są obecne na stronach www, ale na targach pokazujemy tylko tego część i zachęcamy ludzi, aby dowiedzieli się więcej na temat historii Lublina. Well, it feels a bit like a 3D movie, the movement. It's kind of a new sensation because you have additional depth. Jak wiele firm skupia klaster lubelski? Klaster to nie tylko firmy. Klaster to także organizacje pozarządowe i uczelnie. Dzisiaj mamy bez mała 100 członków, którzy współpracują razem w naszym przedsięwzięciu. Tutaj prezentujecie klaster, rozumiem, to organizacja. Natomiast prezentujecie konkretne rozwiązania, konkretne produkty, tak jak większość firm też, prawda? Tak, w tym roku postawiliśmy na produkt skierowany do samorządów lokalnych. Nasz produkt to multimedialna baza danych o historii i tradycji miejsca. Produkt, który pozwala włączyć społeczność zarówno lokalną, jak i naukową do tego, żeby opisywać przestrzeń, w której żyją współcześni ludzie. Ta nasza makieta, ten nasz wehikuł czasu, który przenosi nas do XVI wieku, jest przykładem tego produktu. Otóż tam odtworzyliśmy Lublin za pomocą współpracy pomiędzy historykami, ludźmi od kultury oraz branżą ICT. Rozumiem, że jestem w starożytnym, średniowiecznym Lublinie. Tak, to jest... Jakie to miejsce jest? Rynek? To jest tak, rynek. Ale mogę popatrzeć na niebo średniowieczne, poruszyć się do przodu. Pełne wrażenie przebywania w tej przestrzeni. Rozumiem, że jest to oferta nie tylko dla miasta Lublina, ale także dla innych miast w Polsce i na świecie. Tak, to jest oczywiście oferta otwarta dla miast czy dla regionów. Mieliśmy wczoraj bardzo ciekawego gościa na stoisku. Jedna z przedstawicielek kontynentu afrykańskiego zapytała się, czy moglibyśmy w ten sposób promować jej państwo. I jaka była odpowiedź? Oczywiście tak. I może to zdradzić pan tajemnicę, czy to już przypadkiem nie jest podpisany kolejny kontrakt? Miejmy nadzieję, że będziemy go finalizować jeszcze w ramach targów. A w Polsce, czy jakieś miasta już były konkretnie tym też rozwiązaniem zainteresowane? Nie, to jest bardzo nowy produkt. On powstał tak naprawdę na przełomie ubiegłego i tego roku. W związku z tym nasza oferta jest świeża i dopiero zaczynamy wchodzić z tym na rynek. W tej chwili przechodzimy jedną ze starych uliczek na Starym Mieście. Całe miasto, to nie jest to całe miasto, jest to tylko część zlokalizowana wewnątrz murów obronnych, czyli ta najstarsza część z XVI wieku. Jest to wygląd przedstawiony mniej więcej po wielkim pożarze, kiedy większość budynków zostało tak naprawdę zniszczonych i w tym momencie widzimy tutaj jakieś rusztowania, jakieś takie deski, belki,
które mają przedstawić okres odbudowy Lublina. Dzięki pomocy włoskich artystów, którzy w tym czasie mieszkali w Lublinie, Lublin miał bardzo taki renesansowy wygląd, w tym wszystko zostało w takim stylu otworzone. A jakie jeszcze projekty takie przyszłościowe, których może jeszcze tutaj na targach nie ma, ale będą na przykład na następnych, mają firmy zrzeszone w klastrze i organizacje? Klaster wyznaczył sobie kilka kierunków rozwojowych i najważniejszym dla nas kierunkiem są technologie Smart Grid, inteligentnych sieci energetycznych. Budujemy wokół tego obszaru bardzo silne kompetencje, liczymy na to, że to będzie duża, bardzo rozwijająca się branża, nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie. Jak układa się współpraca klastra z miastem Lublin? Czy jest zrozumienie dla tych pomysłów, dla tych projektów, często nowatorskich? No i wiadomo, nie zawsze urzędy patrzą takim przychylnym okiem na coś, co nie wiadomo, czy się uda. O, mamy wyjątkowe szczęście. Akurat miasto Lublin to jest miejsce, w którym tego typu inspiracje dosyć szybko trafiają do właściwych ludzi. I dzisiaj dzięki tej współpracy pojawił się projekt o nazwie Lubelska Vision IT. To jest projekt promujący Lublin jako miejsce pracy dla studentów. Musicie Państwo wiedzieć, że Lublin przy trochę ponad 400 tysiącach mieszkańców ma prawie 100 tysięcy studentów, w związku z tym to jest wielki potencjał dla pracy i dla inspiracji. A co Pan uważa za najważniejsze w tej chwili w rozwoju branży IT? Jakie kierunki Pana zdaniem się w tej dziedzinie wyróżniają? Na co warto stawiać? Bo na przykład młodzi ludzie szukają teraz takich zawodów, które będą gwarantowały im, że będą mieli pracę po zakończeniu nauki, a branża IT niewątpliwie jest jakąś szansą na zmniejszenie bezrobocia. Nie sądzę, bym miał tutaj monopol na wiedzę. Mogę podpowiedzieć kilka obszarów, które są dla nas inspiracją. Uważamy, że przemysły kreatywne, inteligentne sieci energetyczne, medycyna to są te obszary, w których informatyka w najbliższej przyszłości będzie miała najwięcej do powiedzenia i prawdopodobnie warto w te obszary inwestować swój czas i wiedzę. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Życzę tutaj powodzenia na targach oraz powodzenia w rozwoju klastra i szerzenia tych pięknych pomysłów, o których tutaj widzimy, że bardzo jest duże zainteresowanie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo i zapraszam wszystkich Państwa do Lublina. Oczywiście zapraszamy do Lublina, a Państwa zapraszamy też na naszą stronę internetową, gdzie prezentujemy system, przy pomocy którego nagrywaliśmy m.in. tę rozmowę, system Live TV, czyli telewizja w zasięgu każdego.